Taka mała informacja na początek, mogę mówić trochę dziwnie, niewyraźnie, jeszcze bardziej niż zwykle, ale jestem chory i trudno mi mówić, a sam dźwięk może być troszkę inny i momentami aż dziwny. Oglądając odcinek dowiecie się właściwie czemu tak jest, więc zapraszam. Hej wszystkim, tu Glicz, na was w kolejnym odcinku na moim kanale po przerwie, którą muszę wyjaśnić. Więc ostatni odcinek na kanale pojawił się dwa tygodnie temu i... E... uh <sighs> Przez ten czas nie dawałem żadnych znaków życia na kanale, nie nagrywałem niczego, nie montowałem niczego, nie pisałem żadnych postów. Dlaczego? Bo nie mogłem. A no, widzisz, jestem dostępny, koleżanko. Teoretycznie, powód, dlaczego nie nagrywałem, dlaczego nic nie robiłem na kanale, jest banalnie prosty. I nie, nie jest mi szkoła, ponieważ na no, oceny szkolne i na wszystko mam wywalone. Chyba, że jest koniec roku i wtedy muszę poprawić wszystko, żeby zdać. No wiecie. Trzeba. Więc uprzedzając pytania, na pewno winna nie jest szkoła I uprzedzając kolejne pytania, których było pełno na Instagramie Czyli Tutaj mogę powiedzieć tylko tyle, że nie, nie odchodzę I moje odchodzenie nie miałoby tutaj sensu, ponieważ w ostatnim odcinku założyłem nowy kanał Więc nie, nie odchodzę Wiecie, powód mojej nieobecności jest banalny Ale nie każdy mógł na to wpaść Ponieważ mówiłem o tym często na odcinkach ale nie wprost, znaczy, okej, okay, wprost. Co to jest? Mój laptop zdechł. Od około 4-3 miesięcy mój laptop powoli, powoli umierał. Stawał się coraz bardziej toporny, niefunkcjonalny i nie do zniesienia. Nawet nagrywanie serii z Paint'a, gdzie rysuję, było męczące. A wiecie czemu? Paint się wieszał co 5 minut. Dziękuję za posterko. Znaczy, nie tyle to się popsuł, bo mogę z niego korzystać tak troszkę, ale... Nie mogę nagrywać i montować. A liveów już od pół roku nie mogłem robić, bo były z tym problemy. Więc zostawałem bez jakiegokolwiek sprzętu do nagrywania, rozmontowania, prócz telefonu, ale na telefonie, mimo tego, że mam iPhone'a, to nie zrobię zbyt dużo. Mogę nagrać MSP, ale na telefonie będzie to wyglądać głupio i nie chciałem tego robić. No ale okej, okay, teraz nagrywam, więc jakim celem to robię? Wiecie, kupiłem komputer. który dużo zbieram z donate'ów, ale nigdy nie mogłem czegoś dozbierać, bo prowizja od Tip Donation jest zbyt wysoka, żeby coś takiego zbierać. Musiałbym przynajmniej zbierać od roku góra dwóch. Ale na szczęście, Glitch dostał wypłatę i na tyle wysoką, żeby przy pomocy mojego ojca, który dołożył mi niemalną kwotę, mogłem kupić komputer. Komputer mam od chyba 3-4 dni, a korzystam z niego od trzech dwóch dni dlatego że nie miałem systemu a wiecie czemu bo nie było mnie na niego stać tak samo jak na klawiaturę ale okej okay. na szczęście mam system udało mi się go załatwić klawiaturę też kupiłem mało tego mam nowy mikrofon co pewnie słychać bo nie umiem się jeszcze dobrze nie obsłużyć niestety mało tego klawiatura jest mechaniczna więc będzie to wszystko słychać na odcinku Miałem w głowie duży plan, co mogę na tym odcinku powiedzieć Ale no prawda, jest tak, że po prostu laptop mój zdechu, Nie miałem jak nagrywać, nie miałem jak montować Mam nowy komputer, mogę to robić Tyle Ale, chcę was jeszcze raz zaprosić O, mam prezent Ale, chcę was jeszcze raz zaprosić na mój kanał vlogowy Gdzie pojawią się pierwsze vlogi Tak, w końcu Mało tego, na glitchu będą nowe serie Będą simsy Nagranie simsów na tym komputerze byłoby grzechem Nie nagranie, a nie nagranie ja. Ponieważ one chodzą tak płynnie i ładnie, że po prostu. i teraz cały czas gram w Simsy. Naprawdę to jest dla mnie szok, że ja to robię. Po około roku, gdzie grałem sporadycznie, bo po prostu miałem dość komputera. Nie wiem, co jeszcze mogę nagrywać. Piście, mam komputer, który do czegoś się w końcu nadaje i nie umrze tak szybko. Znaczy, mam nadzieję. Więc w sumie tyle to, to z takich informacji, czemu nie było. Eee, zapraszam na mojego Instagrama, bo tam byłem aktywny. Dałem nowe zdjęcie. Dziękuję za obejrzenie, wiem, że naprawienie aktywności będzie teraz mega ciężkie, miałem przygotowany scenariusz, ale stwierdziłem, że walić to, wywalam to, nagram to spontanicznie, jest pewnie kijowo, ale dziękuję za obejrzenie, zapraszam do subskrypcji kanałów, zapraszam lajkowania, no i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale, pa pa.